pociąg do Boga. Bóg nieustannie pociąga nas ku sobie. Dzisiejszy fragment chociażby, kiedy go czytamy, to też taki jest moment spotkania ze Słowem, Bogiem, który wychodzi do nas i chce nam o sobie powiedzieć. To nie jest tak, że Pan Jezus mówi, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, to nie przyjdzie. On cały czas wysyła ku nam takie zaproszenie. Te nasze filmy, nasze spotkania się codzienne, to też taka okazja, żeby usłyszeć głos Jezusa, który zaprasza nas do tego, żeby zacząć w tym Słowie się coraz bardziej zanurzać. Mamy dzisiaj przykład Etiopczyka, który myślał nad Słowem i Pan Bóg dał mu Filipa, który mu Słowo wytłumaczył. Więc czasami mamy drugiego człowieka, czasami gdzieś to samo w nas pracuje. Pan Bóg nam sam pewne rzeczy zaczyna tłumaczyć, mówi do nas, daje nam takie pragnienie i poszukiwanie. W tym człowieku takie coś było. Rzeczywiście miał w sobie tęsknotę za zrozumieniem, tęsknotę za Bogiem. Każde nasze spotkanie poranne właśnie po to jest, żeby tą tęsknotę budzić, żeby nas właśnie zmobilizować przez te może 2-3 minuty krótkiego filmu, żeby do tych fragmentów, które są poniżej, siąść i zacząć nad nimi myśleć. Dzisiaj Jezus mówi o tym, że jest chlebem żywym. To taki fragment dłuższy, który też wzbudził wiele kontrowersji, jak to można ten chleb żywy zjeść, o co w tym chodzi. Właśnie o to chodzi. W tych fragmentach są to trudne fragmenty nakazania, bo one są takie bardziej po to, żeby nas wprowadzić w relację z Bogiem, po prostu. Żeby nie tyle, żeby nam powiedzieć, tak trzeba robić, czy tak, tym jesteśmy prosty, to jest takie proste, nie? A trudniej jest kogoś pociągnąć za Bogiem. Tak jak to Pan Bóg jest takim wspaniałym oblubieńcem, który chce nas pociągnąć za sobą. Daj się więc pociągnąć, daj się zaintrygować tym Słowem. On staje, daje do przeczytania. Możesz dzisiaj sięgnąć po to Słowo. A my możemy z tego korzystać lub nie. Zachęcam, żeby jednak sięgnąć, poczytać i dać się pociągnąć. A Bóg objaśni nam, czy sam zrozumiesz, czy ci pośle kogoś, a jak nie, to szukaj kogoś, kto ci może to Słowo wytłumaczyć, jak nim żyć, jak zrozumieć Boga, żeby nauczył cię tego słuchania języka Boga. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.